I dzień dobry, witam wszystkich na właściwym szlaku. Zagrajemy dalej w Operencja The Stolen Sun. Znajdujemy się w fortecy Balvan, już tam gdzie są Ratmeni. Tam gdzie mogę kontynuować główną ścieżkę fabularną bez powracania do jakichś walk, których moja ekipa nie może sprostać. Zamiast tego będziemy mieli walkę z... O proszę, szczurami, które wyglądają się bardziej niebezpieczne niż te szczury, z którymi walczyłem poprzednio. Serator wojownik, krator szaman, może tego szamanka, co? Licznik! To był jakiś cios chyba trucizną, ale czy on coś zrobił? Vivian ma jakiś status. Jest nieuchwytna. Okej. Okay. To dobrze. To dobrze, że jest nieuchwytna. Załatwmy tego. Spróbuję go załatwić. Tylko nie wiem czym. A może nie, może przywołamy sobie szkielecika. Przyjaciela. Szkielecika. I tutaj zrobimy atak krukami. Wspaniale. Teraz tego. Przeżył. I umarł. Nie wiem co on zrobił takiego, ale zginął. Za to na jego miejscu powstał orator wojownik. Co on robił dwa razy ruch przed chwilą? Ten prowokuje, więc muszę atakować tego z bliska niestety. I muszę to robić łukiem. Chybiony. Już nie mam takiego, kurde, takiej sytuacji, że 100% szansy na trafienie miałem na niego. O kurde. No, gra zwiększa stawkę. Zablokowany cios. Może... przestraszyć? Nie, to nie ma sensu raczej. Spróbujemy... zastosować to. Nie udało się. No to po prostu go trzeba bić. Dalej się już nie zginie. On truje tym atakiem. Ewidentnie. Zatruwa naszych. Ach, uniknięty. Teraz ten prowokuje. Szybki i korzysta z magii. Takie mają cechy. Chybiony. Niestety. Póki co chyba najlepiej ich uderzać. Tyle. Po tej walce raczej będzie się musiał zdecydować na odpoczynek. Nie dziś? Dajemy nie dziś. Troszkę dłużej postoimy. I atak. Te gadania ma już energii, więc należy by zastosować tarczę przy najbliższej okazji. No jakieś ikony tęczy się pojawiło, co to jest? Czuły. Odporność na ogień, na błyskawice, na zimno, na truciznę. Dlaczego czuły? Co to mogło być po angielsku? Resistance? Resistant? To nie jest czuły przecież. Nie da się tego tak przetłumaczyć. Czuły. Kala jest czuła i dzięki temu ma odporności na wszystko. 25%. I to jeszcze ikonę tęczy ma. Dziwne. Że może te kolory tęczy to może jeszcze rozumiem, bo to wiecie, kolory żywiołów, coś takiego, że odporna na wszystko, a nie... Nie wiem. Okej, okay, załatwmy tego obrońcę już, skoro on ma tak mało zdrowia. Próbowałem go zabić, ale się mi to nie udało. Co szczęście one nie dysponują jakże irytującą umiejętnością leczenia swoich. Odpoczynek. Tutaj atak niedźwiedzia. Ogłuszony został. Bardzo dobrze. No,
przywołał sobie kolejnego. No już dwóch przywołałeś. A teraz dwóch ci załatwiłem. Haha. Tak właśnie kończą przywołańcy. Giną ze swoim panem. Ten sobie wziął i umarł po prostu. No to teraz zwycięstwo też formalność jest. Your troubled soul is at rest. Tak jest, jego dusza z problemami teraz odpoczywa. Ten cały Taltosz Campo jakoś mi się tutaj nieszczególnie podoba póki co, jakiś taki mało skuteczny jest i raczej nie warto się go pozbywać w imię na przykład, albo raczej nie warto się pozbywać Joszki w imię tego, żeby Campo był w drużynie, więc Campo idzie w odstawkę. Tymczasem Meze i Kala mogą póki co zostać, a Sebastian sobie jeszcze będzie odpoczywał tutaj. I tak, czy coś mogę teraz kupić u pani handlarki, u Eli? Coś nowego? Nic nowego nie widzę tutaj. Czy Joszka ma taki ekwipunek, jaki powinien mieć? Ma taki ekwipunek, jaki powinien mieć. Czy Joszce się przyda chusta? Dwie naszczynice, dwa, trzy. Nie przyda mu się. Nie przyda mu się. Za to wszystkim się przyda odpoczynek chyba. Odpocznijmy. Tak. Zapiszę grę teraz na zapisie drugim. I możemy kontynuować eksplorację tutaj, o, gdzie jest ta dziwna gęba jakiegoś drapieżnika, węża, czy też raczej jakiegoś raptora może, nie węża, bo wąż chyba tyle zębów nie ma. No właśnie, czy to jest tylko element dekoracji? Locked, and we don't have the right key. Oj, no nie otworzy tej skrzynki. No nie otworzy jej. Okej. Okay. Co mogę jeszcze zrobić? Mogę się jeszcze chyba tutaj cofnąć. Nie, mogę jeszcze to otworzyć. Możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jaki ogromny księżyc. Wow. Jak to w ogóle zielono? Tam się świeci światło. No to sobie wyszliśmy na mury. Dzień dobry. Troszkę mniejsza tutaj grupka. Rator obrońca. To ty dziadzie jeden prowokujesz, więc to ciebie załatwiamy. Na początek ciebie. Piękna seria ciosów. Teraz już niestety mniej będzie otrzymywał obrażeń. Ale i tak powinien go załatwić w tej turze. No i mogę resztę. Asaltem go! Straszny krzyk. Z jakim takim zacisniętymi zębami to powiedziała, tak? W sam środek. Właśnie. Co my tutaj mamy? Poza tym, że zdobyliśmy punkty doświadczenia po pokonaniu tego szczurka. Czy to jest kolejne ognisko? Nie.
To jest chyba jakaś dziura, która prowadzi gdzieś głęboko, nie wiem. Tutaj się zrzucało niepokornych. A czy tutaj jest jakiś mechanizm na górze? O proszę. To pomieszczenie, coś czuję, jeszcze będzie ważne. Ponieważ tutaj wisi skrzynia. Jak się do niej dostać? W ogóle to nie sprawdzałem, czy tutaj można machać łopatą chyba jeszcze też, nie? Najbliższa skrzynia jest. Ale jest też jeszcze armia cała szczurków. Trzech szamanów. I tylko dwóch wojowników. Szamanów należy załatwić na początku. Będą chyba najbardziej niebezpieczni. Tak. Wow. To był wspaniały cios. Miażdżenie. Kikam mu, spadł na niego. Kurde. Jeszcze mało zdrowia ma. Użyjemy chyba umiejętności leczenia. I tutaj nawet nie jednej. Tą umiejętnością? No nie trafiła. Usuń wszystkie osłabienia. Dobra, niech będzie regeneracja w takim razie. Niech będzie może atak na wszystkich zrobimy. O! Tak. Medyś rzucił swoim mieczem niczym bumerangiem. Zadają dosyć tutaj spore obrażenia. A ta butelka jest strasznie słaba. Chyba należy ją wymienić na jakąś inną. Nie podoba mi się ta butelka mrożąca. Nie wiem, jakiego wroga ona mogłaby być dobra, ale... Od razu dwóch przywołał. Od razu dwóch przywołał. Dawaj 85% energii, okej. Okay. Ogłuszony, bardzo dobrze. Ta butelka mrożąca może by była dobra na jakiegoś wroga, który jest podatny na mróz. Ale oni nie, ewidentnie nie są, więc schowam ją do plecaka. A nie, potrzebnie to zrobiłem, nie chciałem tego sobie zrobić. Dobra, nie dziś. Chyba nie mówcie, że po tej walce też będę musiał odpoczywać, bo to wszystko się... Wszystko na razie na to wskazuje, że tak będę musiał zrobić. Zróbmy mu pocałunek Valeriany. Dobra, on się już przewróci, nie muszę z nim walczyć. Więc zajmijmy się załatwianiem tych, którzy stoją z przodu. Cały ekran, kurde, mruga. Załatwione. Tamci też padli wszyscy na raz. No i ostatni. Złoto, żelazny ryngraf. Ten zuchwały pancerz czyni twój brzuch łatwym celem. Aha, to jest taki ten. Pancerz dla postaci kobiecej, tak? Im lepszy pancerz, tym więcej ciała odsłania. Wymagana siła 15. Nie będę musiał odpoczywać, bo wszyscy zdobyli poziomy. Proszę bardzo. A Kelę mogę uzdrowić magiczną buteleczką. Dobra. Super. Magiczny ringgraf. Żelazny ringgraf znaczy się. Unikanie 2%. Odporność na błyskawice za to nie daje. Czy mogę komuś to dać, tak żeby faktycznie to było lepsze? Może Kelly? Niech będzie. Trochę więcej pancerza po prostu. No i rozdajmy tutaj umiejętności. Jakieś tajemnicze spojrzenie się tu pojawiło. Zyskaj 10% do szansy na kontratak, gdy zostaniesz uderzony. Wziąć odwet. Czemu akurat takie oczy? Może to są oczy nie tajemnicze, tylko pełne zemsty.
wtedy Joszka stanie się mściwym Joszką, niczym mściwy skrzelak. No, ale siła i mądrość. Zastosuj. A tutaj, jeżeli chodzi o te umiejętności, chyba warto iść w to cieniste uderzenie. Mhm. Tak, warto w to iść. Dajemy mu tutaj szansę na kontratak, zwiększymy może. Plus 2%. Niech będzie. I w następnym, przy następnym poziomie damy mu właśnie tą sowę. O, to będzie zarąbiste. A później do końca nie wiem, w co powinien tutaj iść. Może to? Może w tej umiejętności, o. 13% szansy na natychmiastowe zabicie, to nie jest głupie. Mezej. Teraz ty. Bonus do obrażeń plus 5%, ale może coś innego będzie. Flanka, zadaj tyle obrażeń. To jest w sumie taka umiejętność, która tylko i wyłącznie zwiększa siłę ciosu, nic poza tym. Brutalna siła. Zdejmuje jego status kpienia. O właśnie, to jest kontra na te wszystkich przeciwników, którzy prowokacje stosują. W tym, że jeżeli ich jest dwóch, to to i tak jest słabe. Zwiększa szansę i przykrywa się 5% odnoszonych obrażeń swoich wrogów przez 3 tury. To jest całkiem dobre, bo oni wtedy sami siebie zabijają, tak? No, on może wtedy dzięki temu tankować, więc ja bym chyba szedł w to drzewko teraz. Damy mu na przykład plus 5 do wigoru, jeszcze więcej zdrowia. I w następnym rzucie damy mu te kolce właśnie. Teraz, jeżeli chodzi o statystyki, co tu podnieść? Dobra, to niech będzie jeszcze wigor, niech będzie mądrość i niech będzie siła. Niech będzie tak właśnie. Vivian, teraz ty. Nie wiem, czy jest sens tutaj zwiększać siłę. Ona po prostu ma coraz mniejszą szansę na trafienie tych wrogów. Oni się robią coraz silniejsi. I chyba jedyne sensowne, co mogę tutaj zrobić, to cały czas zwiększać zwinność tej postaci. Damy tej mądrości jeszcze jeden punkt, żeby miała tutaj równo wigor tak samo. Dobra, niech tak będzie póki co. Równo rozdystrybuowane. A natomiast jeżeli chodzi... A, bo jeszcze nie sprawdziłem, co on tutaj dostał na dole, nie? Nieposkrojone. Gdy doznajesz obrażeń krytycznych, zyskasz 30% do szansy na blok przez 2 tury. To zamiast tego oczywiście. Prosty wybór. A Vivian? Żwawe. Jeśli w danej turze masz największą inicjatywę, to zyskujesz 10% do szansy na unik przez 2 tury. O, proszę. To dobrze współgra z tym Dzieci Wiatru w takim razie. Czy ono ma jakieś umiejętności słońca w ogóle? No chyba musi mieć, jeżeli, bo inaczej by nie było takiej pasywki tutaj, ale pytanie, czy ja mam takie umiejętności tutaj wyposażone? Mam, to jest na przykład umiejętność słońca. I na przykład to jest umiejętność słońca, choć nie jest wyuczona. Dajmy może to, żeby ona była też skuteczna na tych przeciwników, którzy stoją blisko. Tak. Takiego skilla i dajmy. Nie wiem, w co później iść tutaj. No ale to będę się martwił, jak zdobędziemy już kolejny poziom. Świetnie. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś drzwi, które są... O proszę, no to co znalazłem. Mamy pustą komnatę. Tego typu puste komnaty zawsze są podejrzane. Ale nie widzę tutaj jakiegoś ewidentnie ukrytego przycisku, chyba że z pochodnią da się coś zrobić. Nie. Mamy jeszcze jedno wyjście tutaj. Mamy tutaj jakieś takie schody, ale to są chyba schody, które się w jednym miejscu wykorzystuje, więc to nieważne. Na automapie oczywiście.
alkowa z kościami, z kośćmi, tak samo tutaj regał z kośćmi, no i te tajemnicze drzwi. Ja sobie te tajemnicze drzwi zostawię na następny odcinek już. Czyli mieliśmy w tym odcinku więcej leveli do naszych postaci i to jest bardzo dobre. Tymczasem jednak należy wrócić do ogniska, zapisać stan gry. Zapisać postęp, jaki udało się w tym odcinku jednak poczynić. Do następnego!